Siema, z tej strony Pijam, a to jest mój starter na Ligę 3.19 Lake of Calandra. Przed rozpoczęciem filmu, nie jest to build dla nowych ludzi, nie jest to build dla początkujących. Jeśli jesteś nową osobą, odpuść sobie, nie graj tym, zrób sobie to jako drugi, trzeci build, cokolwiek. Nie rób sobie tego, nie wybieraj tego na pierwszy build. Pamiętajcie, że ja gram w tą grę już naprawdę kupę czasu i nie mam problemu z trudnymi startami. I nie chcę, żebyście po prostu robili sobie krzywdę biorąc ten build, jeśli nie macie pojęcia, co robicie. Oraz jeszcze jedna rzecz przed rozpoczęciem. Wiem, że unikalne przedmioty mogą być drogie na tej lidze. Wiem, że dobrze rolnięte unikalne przedmioty na pewno będą drogie na tej lidze, ale jednak dalej chcę podjąć to ryzyko i startować tym właśnie buildem. Więc moim starterem będzie General Scry pod Blade Fury, ale z takim totalnym twistem, bo tak jak widzicie w tym momencie na ekranie, nie clearuje map GC-kiem. Clearuje mapy za pomocą Shield Charge'a, pałką na explody. Pałka na explody jest to koszt chaosa i wyrolowania go w nowym harveście raczej nie powinno być żadnym problemem. I tak właśnie chcę clearować mapy, bo zwyczajny GC-ek nie ma dobrego clearu, jego clear jest przeciętny, nawet za sanatami ten clear nie skleja mi się. Jako bosser jest świetny, jako mapper jest beznadziejny. I tu właśnie przyszedł pomysł od oczu jednego, żeby clearować to wszystko za pomocą Shield Charge'a z jakimś explodem. W moim przypadku jest to pałka na fire eksplozję i ogólnie całego GC-ka również robię pod fire, co nie jest typowe, bo raczej wszyscy grają tutaj pod Impale'a, pod Physical i tamten build będzie dużo bardziej stabilny DPS-owo niż mój, ale mój za to będzie dużo, dużo tańszy w złożeniu niż właśnie Impale'owa jego wersja. Na początku nie będzie to demon zabijania bossów, to wszystko będzie rosło razem z itemami i na pewno na początku będę musiał przyjąć trochę inną taktykę, nie będę od razu rushował czerwonych map tak szybko i jednak jestem mele buildem, będę potrzebował trochę więcej czasu, więc trochę więcej będę musiał farmić w mniejszych tierach map do momentu, aż po prostu postać nie będzie wystarczająco silna, żeby wejść na wyższe tiery map. Dla mnie pewnie to będzie po prostu jeden dzień obsługi z wejścia na czerwone mapy, ale dla wielu ludzi może to trwać po prostu dłużej, żebyście to też mieli gdzieś tam z tyłu głowy. Gdy już dociągniemy ten build, to będzie mordował te bossy, czy to Uber, czy normalne. Nie potrzebujemy mieć tutaj dużo defensywy, bo jesteśmy cyklonem, nie musimy bić to naprawdę ciągle przeciwnika, no bo robią to co nas nasi Mirage Warriorzy z General Scry'a, więc my cyklonujemy się tylko przez chwilę na przeciwniku, odlatujemy, wracamy, cały czas sobie dodrujemy ataki, w ogóle nie myśląc o tym, żeby zadawać przeciwnikowi obrażenia. Dlatego też ten build korzysta z Aspect of the Carnage oraz z Abyssusa, ale teoretycznie wszystkie GC-ki tak grają, czy to od Puff of Mata, czy od innych twórców, ten zestaw zawsze się znajduje. Jest to również build do farmienia specyficznego contentu, w moim przypadku będą to Invitation, ale o tym pewnie powiedziałem trochę więcej już wcześniej w filmie, albo powiem dopiero w kolejnym filmie, więc nie będzie to taki zwykły GC-ek jak wszystkie inne. Jest to coś według mnie zupełnie innego, trochę inny wymiar spojrzenia właśnie na ten build. Ale dosyć już mojego gadania, przejdźmy sobie do poba i tam wam opowiem trochę więcej tak naprawdę na podstawie takiego poba z średnimi przedmiotami. Po pierwsze opowiem wam o DPS-ie w tym buildzie, to nie jest jego prawdziwy DPS, nie dajcie się oszukać, jeśli ktoś mówi, że to jest prawdziwy DPS GC-ka, to po prostu kłamie, nie ma pojęcia co mówi, to nigdy nie będzie prawdziwy DPS GC-ka, który pokazany jest w pobie. Tak naprawdę w tym momencie macie przed oczami to, jak powinno liczyć się DPS, czyli uzupełniając sobie ten Excelowy pliczek, jestem w stanie wyliczyć mniej więcej bardzo zbliżony DPS do tego prawdziwego DPS-u, który jest w grze. Linka może do tego gdzieś zostawić, jeśli ktoś będzie chciał z tego korzystać, po prostu sobie to skopiuje i będzie wypełniał swoimi danymi. Po pierwsze, GC-ek ma atak speed capa na poziomie 10, jeśli mówimy o eksplozji. Ładowanie tutaj nie ma żadnego wpływu, ładowanie może być wyższe, więc jeśli załadujemy ataku przeciwnika, tym teoretycznie zadamy więcej obrażeń, ale ja się tutaj skupiam tylko i wyłącznie na release, czyli na wypuszczeniu tych wszystkich ataków właśnie z Blade Fury. 10 ASA to jest cap. Powyżej tego DPS zaczyna być oszukane. Ładuje się tylko przez 0,6 sekundy. W realnym czasie 0,6 sekundy takie będziemy zadawali obrażenia. A to wszystko determinuje cooldown, który mamy zamiar jak najbardziej oczywiście zbić. W moim przypadku jest to 1,6 sekundy cooldownu na kolejnym Warcry'u. Więc nasz realny DPS wynosi 44 miliony w tym ustawieniu poba, w tych demach, przy 120 milionach DPS-ów pobie. Więc mniej więcej 1/3 naszego DPS-u to jest DPS prawdziwy. To tak tylko w ramach wyjaśnienia, żeby każdy miał tego świadomość. W przedmiotach
Best in slot, paradoksika oczywiście, tutaj wrzucona tylko z penetracją oraz attack speedem. Lepsza paradoksika, physical oraz attack speed da nam już sporo więcej, ale będę zapewnienie zaczynał z Ichimonji, jeśli oczywiście nie będzie zbyt drogie. Jeśli będzie zbyt drogie, będę zaczynał z jakimkolwiek rarowym swordem, z dobrym attack speedem, bo na początku będzie go ciężko wyrobić i będę dążył jak najszybciej do tego, żeby kupić sobie paradoksikę jakąkolwiek, tylko i wyłącznie, żeby miała w sobie attack speed, żeby właśnie wyrobić się w tych kapach attack speedowych, bo nasz attack speed musi wynosić przynajmniej 10 ataków na sekundę. Raidling Banner, czyli tarcza, która daje nam pełną moc okrzyków. Nie wróciła mapa, na której ona dropi. Może być ciężko z jej dropnięciem. Mam nadzieję, że uda się ją dorwać dość tanio. Drugiego dnia już nie mam zielonego pojęcia, jak to wyjdzie. Bez niej będę grał po prostu zwykłą tarczę. Wtedy będę miał bodajże 2 sekundy cooldownu na okrzyku. 2.046. Dopiero z tarczą będę wskakiwał na 1.6. Jest to pierwszy unik do zakupu. Jeśli nie będzie go na rynku, oleję go na początku, będę grał z jakąkolwiek tarczą. Ja nie potrzebuję tej tarczy do clearowania map, więc ona jest tylko i wyłącznie do zabijania bossów. Jeśli będę robił to dłużej przez brak tej tarczy, to nic strasznego się nie stanie. Abyssus, best in slot dla tego buildu. Tak naprawdę max crit multi, minimalny physical damage taken, w to będę celował oczywiście, plus 1 do Mirage Warriorów. Berserker buff daje dużo, dużo mniej temu buildowi. Mimo tego, że wielu ludzi gra Berserker buffa, to oni po prostu nie przeliczają dobrze tych obrażeń, jakie powinni zadawać. Jeden więcej Warrior daje więcej DPS-u niż Berserker buff w tym przypadku. No chyba, że nie wyrabiam się z atakami na sekundę, to Berserker buff będzie lepszy. Na klacie Karkasz Jack, ale zapewne będę grał z Belly of the Beast, bo daje po prostu więcej życia. Chciałbym przebić tą piątkę na levelingu, żeby trochę przyjemniej się grało. Potem oczywiście będę to zmieniał na jakieś klaty z krytem. Jakby ta ostateczna wersja POBA ma DPS na poziomie jakichś 450 milionów, oczywiście pobowych, po odliczeniach, przeliczeniach jest to około 160 milionów DPS-u, ale tego POBA nie wyrzucę nawet, bo tam też wiele się zmieni, nie wiem jak będzie wyglądało składanie tego buildu, czy dojdę do tego momentu, jeśli dojdę, to oczywiście tak powstanie film odnośnie tego buildu. Rękawiczki, tutaj życie, attack speed, physical, oczywiście rezisty. Nic niezwykłego. Tutaj nie będę grał. Na pewno będę szukał egzarchowych i iterowych impliktów. Na pewno na zmniejszenie rezistów przeciwników. Jakiś physical. Cokolwiek, co będzie dobre dla mojego buildu. Buty, zwykłe buty, życie, movement speed. Tu będę również szukał rezistów. I pewnie obniżenia czasu cooldownu dla General Scrya na początku. A potem wiadomo, buty Tailwind Elusive. Takie jak tutaj będą grane w tym buildzie, bo to jest best in slot do clearowania mapy oczywiście. Amulet. Tutaj nie patrzcie na te rezisty, życie, physical, crit multi oraz rezisty, nic więcej nie jest mi potrzebne. Allocate w charizmę, bo bez niej nie będę mógł grać wszystkich aur. Ringi vermilionem, średnio rolnięty physical, HP, non-channeling skille mają mniejsze mana koszty. Tutaj zapewne też będę go szukał zresztą. Takie dwa ringi HP, jeszcze raz HP, potrzebuję je gdzieś znaleźć, jeśli nie mam ich w drzewku, to szukam ich na ringach. Reslata, czyli być może kolec w oku tego buildu. Wydaje mi się, że kupienie dobrej reslaty będzie naprawdę ciężkie po tych zmianach w Exaldach oraz Divinach. Bez tego będę grał Meginorda, bo zapewne będzie bardzo tani. Meginord jest to belt, który daje po prostu physical, daje procentowe życie, trochę estera, jakiś tam rezisty, większy regen z flaszek. I na początku jest po prostu spoko beltem do wszystkich konwertujących buildów, jak i do wszystkich physical buildów. Potki, Alliance Roar, no bo Giecek będzie odpychał teoretycznie większość mobków i bossów. Jest to również jakaś forma defensywy w tym przypadku. Jeśli będzie mi przeszkadzał, wywalę go i wywalę tu jakąkolwiek inną flaszkę. Quicksilverka, wiadomo, movement speed. Basaltówka, wiadomo, więcej armoru. Diamondówka, wiadomo, więcej kryta. Battle Fate nie jest zaznaczony. Patrzyłem tylko i wyłącznie, do jakiego procentu skacze tutaj kryt. I bez niego oczywiście będę startował. Jego nawet tutaj nie wpisałem. Wpisuję w ten DPS, który mam mieć teoretycznie, bo jest to jeden z ostatnich zakupów. Jeszcze na butach będę również oczywiście szukał Brightla, mimo tego, że został znerfiony. Dalej jest to 2% crit chance'u więcej, który ja w tym momencie wbiłem po prostu w konfigurację, żeby jakkolwiek to zasymulować. I również on daje naprawdę bardzo dużo. Z unikalnej Javeli. Watchers A, dodatkowe fire obrażenie, kiedy mam na sobie Anger. Oczywiście tutaj będzie można zaszalić z jakimś crit multi dodatkowym, bo raczej Javele na Anger nie są drogie, bo nikt nie gra Angera w swoich setupach. Dlatego taki Javel kosztował chyba z 25 hossów na lidze. Brutal na początku w ogóle niepotrzebne. Będziemy potrzebowali po prostu więcej dexa w itemach. Potem fajne domknięcie dexa w buildzie, żeby dobić do tej paradoksiki. Forbidene na notkę Nugahamu, Flame Advance. Potem wam wytłumaczę, dlaczego akurat na tą,
ale również one na tej lidze kosztowały po 15 chaosów sztuka i Flash, i Flame kosztowały naprawdę mało. Wiadomo, nie będę ich miał od razu, może uda się je kupić tam nie wiem, do jakiegoś 4-5 dnia, ale celuję w nie również dość szybko, bo jest to niesamowicie duży buł dla tego buildu. W skillach wrzucę Wam poba na 68 levelu, którym ja levelowałem. Tam zobaczycie sobie, jakimi gemami ja grałem w danym momencie. To jest dokładnie moment wejścia na mapę. Tutaj gemy, nie będę ich opisywał, każdy może sobie sprawdzić, co tutaj to naprawdę jest, jak jest ułożone, żeby to wszystko miało ręce i nogi. W ascendencji jak najszybciej biorę Warbringera, no bo od samego początku mogę zacząć krzyczeć i używać Berserka podczas levelingu. Ogromny boost podczas levelingu, attack speed, lipslamujemy się szybciej, uderzamy szybciej, dużo przyjemniej się gra. Potem Aspect of the Carnage, więcej obrażeń w nas plus Abyssus, wiem, jest to świetne połączenie, dlatego z miłą chęcią będę go używał, ale co by nie mówić, Carnage daje 40% więcej obrażeń. A potem idę po Blitza. W drzewku znajdziemy dwa klastery ósemki i są to dwa klastery ósemki na shieldy. Tak naprawdę nie potrzebuję grać tutaj wszędzie od razu tych nodek. Fajnie będzie przy mediumach, bo mamy takie rzeczy jak Intimidate, mamy odslota za darmo, mamy darmowe zdobywanie Endurance, Frenzy oraz Power Charge, mamy więcej armoru za okrzyki, więc jak najszybciej będę chciał dojść do mediumów. Large nie są tak ważne, jak i również Harvest jest w nowej odsłonie i myślę, że wykraftowanie sobie klasterów nie będzie żadnym problemem na tej lidze. Jeszcze tak odnośnie DPS w tym buildzie. Dlaczego jest on tak wysoki? To wszystko za sprawą Forbiddenów. Forbiddeny w tym buildzie dają nam notkę Nuguhamu, która tak jak widzicie konwertuje nasze fizyczne obrażenia w fire'owe, co idealnie domyka Avatar of the Fire, jak i również daje nam buffa na 4 sekundy, które zwiększa nasze obrażenia od fire'u o 100% fizycznych obrażeń. Więc daje nam to naprawdę kupę DPS-u. Nawet tutaj widzicie, że sama ta notka daje mi 72 miliony z moich 127. Oczywiście gdybym nie miał tej notki, będę musiał grać konwert w innym miejscu, więc zapewne wywalę to. Dam wtedy tutaj konwert 40% i wtedy ta notka zabierze mi 50 milionów. Dalej zabiera naprawdę masę DPS-u, więc ten DPS również w tym buildzie nie jest stały. Mamy buffa na 4 sekundy, więc w tym czasie użyjemy pewnie jakichś 2-3 General Scry i buff nam zejdzie. Kiedy nie mamy buffa, tracimy naprawdę dużo tego DPS-u. Ale dalej jest to wystarczający DPS, żeby zabijać bossy. Ta dopałka jest tylko i wyłącznie dopałką, która da nam jeszcze więcej DPS-u. Drzewko na 68 level będziecie mieli w opisie. Nie będę już tutaj mówił, jak je rozkładać. Generalnie to i tak na początku idziemy tędy, rozdajemy sobie tutaj Avatarów Fire, kiedy będziemy używali już tak naprawdę Generala Scry'a oraz będziemy mieli rozdaną notkę na ten konwert. Na początku również idę tutaj w Accuracy, idę w Fortify'a, żeby jakkolwiek defensywnie podbić po prostu naszą defensywę podczas mapkowania na początku. Potem mam zamiar, żeby Fortify'a grać w pałce z Explodem oraz tam trzymać 3 charge'a, a właśnie odnośnie tego. Pałka z Explodem wygląda w ten sposób w tym momencie. Używam tutaj Lionelki, bo ma po prostu dużo armoru. Im więcej armoru, tym więcej nasz shield charge będzie bił. Jest to oczywiście do zamienienia. Można znaleźć shielda, które będą miały tutaj pewnie po 2000 armoru, a na sam początek Lionel jest spoko, jeśli oczywiście będzie miało odpowiednią cenę po tej zmianie, którą zaserwowało nam GG z unikatami. No i pałka musi być shaperowa lub redeemerowa i po prostu będę w nią strzelał fire'em, żeby rolować exploda i dorzucić do tego cokolwiek. Bo pałka koniec końców może być nawet 5L i DPS clear będzie pewnie coś w okolicy 500 000, więc na spokojnie wyklearujemy naprawdę sporo o tym, bez żadnego większego problemu. I to będzie na tyle. Tutaj już nie mam nic więcej do dodania. Ja mam nadzieję, że będę się świetnie bawił tym buildem. Oczywiście zaproszę na Twitcha, jeśli macie ochotę zobaczyć moją męczarnię początku, a potem jak ten build będzie rzeczywiście działał. Postaram się uczyć jakieś filmy wcześniej już odnośnie nowej ligi. No i tyle. Dziękuję, że to oglądaliście. Mówił do Was Pidżam. Na razie.